A tam gdzieś biegnie baranek, nad nim lata motylek. Dobry, witam Państwa. Jak się zapewne domyślacie, nie, kochani, to nie jest Nowa Zelandia. Znajdujemy się w Irlandii, krajem, który został nazwany mianem Szmaragdowej Wyspy, pełnym owieczek i zieleni. Ja mam na imię Czarek, kanał nazywa się Naowrajcie. Zaczynamy. Słuchajcie, założyłem ten kanał z myślą o pokazaniu Wam pięknego krajobrazu irlandzkiego. Miejsc, które naprawdę zapadną Wam w pamięci ze względu właśnie na wyróżniający się krajobraz tutaj. Moje produkcje kieruję nie tylko do Polonii, która licznie zamieszkuje tą wyspę, którą serdecznie pozdrawiam, ale również do tych, którzy zamierzają odwiedzić ten kraj. Chciałbym pokazać wszystkie według mnie te niesamowite, piękne miejsca. Natomiast słuchajcie, jednak ostateczną ocenę o tym, czy warto, czy nie, zdecydujecie sami. Ale z pewnością pomogą Wam moje materiały, relacje, wideo. Ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że udamy się w miejsca mniej lub bardziej uczęszczane przez turystów, a tych tutaj jest całe zatrzęsienie, szczególnie Amerykanów, Hiszpanów, Portugalczyków, a szczególnie Azjatów. Wybierzemy się w góry, do parków krajobrazowych, w epickie ruiny, zabytki, zapierające dech w piersiach, miejsca kompletnie bez żadnej historii oraz te, gdzie legendarne pochodzenie dodaje bardzo dużego znaczenia. A będę podróżował po pięknych, scenicznych, widokowych drogach, gdzie obraz robi ogromne wrażenie, a przed tymi wszystkimi klifami, urwiskami i innymi dolinami czuję się niesamowity respekt. No i oczywiście udamy się szlakiem kultowego filmu Gra o Tron. Jak widzimy, wszystkie te lokalizacje, które od chwili nakręcenia filmu zyskują tak ogromną popularność, że czasami ciężko zrobić zdjęcie bez ludzi. Przyznam, że film jest rewelacyjny, o ile lubicie takie epickie klimaty. Zastanawiałem się też nad odrębną mapką, ale to o tym może kiedy indziej. W każdym razie, słuchajcie, jestem w jednym z takich miejsc w tej chwili i zamierzam Wam je pokazać. A mianowicie te miejsce, z którego nakręcam moje powitanie. Spójrzcie. Zwykle jest tutaj podane, jaki to był sezon i który to był odcinek, ale w tym momencie nie mogę tego znaleźć. No i to już by było tyle mojej zapowiedzi. Ja z tego epickiego, pięknego miejsca chciałbym się z Wami pożegnać. Jeśli Was zainteresowałem, to serdecznie zapraszam do mojego kanału. Ja już dziękuję, gorąco pozdrawiam i do następnego. Cześć!
uważajcie, gdzie siadacie. Jak są takie małe kuleczki, to proponuję poszukać innego miejsca.